Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak sprawnie przeprowadzić konfigurację urządzeń, np. czujników, jak skutecznie diagnozować problemy bez konieczności fizycznego dostępu do poszczególnych komponentów, a może interesuje Was, jak sprawić, by Wasze urządzenia były bardziej inteligentne, przekazując w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o swoim stanie? Nazywam się Paulina Łapińska i w tym filmie zabiorę Was do świata IO-Link, rozwiązania, które niedawno dołączyło do portfolio Unitronixa. Jest to rewolucja, która wpływa na efektywność produkcji, elastyczność systemów oraz eliminuje tradycyjne problemy związane z komunikacją w środowisku przemysłowym. Zainteresowała? Zapraszam do oglądania. Do dyspozycji dostajemy trzy rodzaje solidnie wykonanych IO-Link Masterów z IP67. Każdy z nich posiada komunikację Ethernet IP. Wszystkie opisy są wygrawerowane laserowo wraz z opisami każdego portu i oznaczeniem pinów. Powoduje to, że nie musimy za każdym razem zaglądać do dokumentacji. Najmniejsza wersja Mastera posiada 4 porty IO-Link M12 klasy A, które może posłużyć jako pojedyncze wejście lub wyjście cyfrowe. Urządzenie IO-Link z plikiem konfiguracyjnym IO-DD lub koncentrator dodatkowych wejść-wyjść cyfrowych. Dwa kolejne IO-Link Mastery posiadają już 8 portów IO-Link M12A z różnymi klasami portów. W modelu ULK EIP8AP6 wszystkie porty są klasy A, zaś w ULK EIP4A4BP6 mamy 4 porty klasy A i 4 porty klasy B. Klasa B charakteryzuje się dodatkowym pinem, który jest dedykowany do urządzeń wymagających oddzielnego źródła zasilania, które można wyłączyć osobno ze względów bezpieczeństwa. W każdym masterze u góry podłączamy przewody komunikacyjne Ethernet IP. Gniazda mają kolor zielony w przeciwieństwie do pozostałych. Z lewej strony podłączamy przewód komunikacyjny tego konkretnego mastera, którego drugi koniec przewodu jest zakończony RJ45 i możemy podłączyć do switcha lub bezpośrednio do sterownika PLC. Prawy port służy do skomunikowania kolejnego mastera IO-Link. Takim sposobem tworzymy sieć z uproszczoną instalacją kablową i możliwie elastycznym systemem. Przykład sieci pokazuje właśnie grafika wyświetlana na ekranie. W taki sam sposób możemy podłączyć zasilanie modułu. Porty zasilające znajdują się na dole masterów oznaczone jako XP lub PWR. Od wersji 1.34 oprogramowania Unilogic można w łatwy i szybki sposób skonfigurować IO-Link Unitronix w sterownikach serii Unistream. Do PLC możemy podłączyć maksymalnie 8 masterów w seriach standardowych B5 i Pro B10. Jednego mastera możemy podłączyć do sterowników serii B3. Cała konfiguracja w oprogramowaniu odbywa się na zasadzie przyciągnij i upuść. Nie ma różnicy, czy konfigurujemy nowego mastera jako urządzenie, czy wybieramy funkcję jego portów IO-Link. Wszystko jest przejrzyste i bardzo czytelne. Oczywiście możemy dodawać pliki IO-DD. Podczas budowy sieci program automatycznie tworzy strukturę komunikacji skanera Ethernet IP, skonfigurowanych wejść-wyjść czy zmienne zaczerpnięte z opisu pliku IO-DD. Wszystkich tych zmiennych możemy użyć np. w programie lub wyświetlić na panelu HMI. Do rozszerzenia punktów IO służą hub IO-Link, inaczej koncentratory. Tutaj mamy również 3 rodzaje. Najmniejszy hub posiada 8 pojedynczych żeńskich portów M8 3-pinowych, czyli obsłuży 8 punktów cyfrowych wejść-wyjść. U góry znajdziemy port M12A męski 5-pinowy, który służy do komunikowania huba z masterem. Następne dwa koncentratory mogą obsłużyć aż 16 punktów IO. Dwa te huby posiadają 8 podwójnych żeńskich portów M12A 5-pinowych do urządzeń. W dolnej części znajdziemy jedno złącze M12A męskie 5-pinowe do komunikacji z masterem. Te dwa modele hubów różnią się wartością prądu wyjściowego. ULK 1616P M2P6 na wyjściu będzie mógł maksymalnie podać 500 mA. ULK 1616P2 M2P6 posiada wyjście 2-amperowe. Ale w jaki sposób hub, który ma 8 portów, może obsłużyć aż 16 punktów IO? Do tego służą splittery, czyli trójniki. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje splitterów, które jeden port dzielą nam na dwa.
na dwa porty M12A żeńskie 4-pinowe lub dwa porty M8 żeńskie 3-pinowe. Ostatnią rzeczą, która pozostała nam z produktów IO-Link Unitronics, są kable, które służą nam do podłączenia zasilania, komunikacji, koncentratorów, niektórych czujników. Każdy typ kabla występuje w dwóch wersjach, dwumetrowej lub pięciometrowej. Pełna lista urządzeń dostępna do pobrania w opisie pod filmem. Technologia IO-Link Unitronics może zrewolucjonizować Waszą produkcję. Ograniczenie połączeń kablowych i stworzenie elastycznego systemu sprawiają, że na łączenie tracimy mniej czasu, a ewentualne usterki są szybciej diagnozowane. Jednak to jest ogólna zaleta technologii IO-Link. U Unitronicsa dostajemy dodatkową opcję sprawnego skomunikowania ze sterownikiem PLC i automatycznie tworzonymi strukturami. Komunikacja tworzy się sama i możemy zapomnieć o jej programowaniu. Więcej informacji o IO-Link Unitronics dostępnych w linku widocznym na ekranie lub w opisie pod filmem. Nie zapomnij dać kciuka w górę oraz zasubskrybować nasz kanał, by trzymać rękę na pulsie z kolejnymi nowościami. Do zobaczenia w kolejnych filmach.